Zobaczmy powtórkę. Dobry start Łogaczewa. No i tutaj cóż, no jechał. Wypuszczał. No inaczej, pojechał nieco szerzej Kacper Woryna. I skończyło się miejsce dla Gapińskiego, tak? Ale uważam, że Gapa tutaj zrobił bardzo dobry ruch. Jedzie prosto bardzo tutaj Kacper Woryna. Z tego tytułu, że zobaczmy, gdzie już jest Kacper Woryna. Jadąc dalej Gapa, no tak szczerze mówiąc, nie zmieścił się, wydaje mi się, po tej części, którą pozostawił tam Kacper Woryna. I tak wcześniej czy później gdzieś tam doszłoby do wtarcia w płot, tu już się katapultował.